27 maja wspominamy błogosławionego Alojzego Grozdę, męczennika. Alojzy urodził się 27 maja 1923 roku w Gorenie Vodale w parafii Tržišče w Słowenii. W tej też parafii został ochrzczony. Był dzieckiem nieślubnym, a jego ojciec nigdy go nie zaakceptował. Jego matka natomiast ciężko pracowała na roli u bogatych gospodarzy. Gdy miał 4 lata, wyszła za mąż za innego mężczyznę. Byli rodzicami 9 dzieci. Ojczym traktował Alojzego źle. Nie mógł on mieszkać z swoją matką w domu ojczyma. Wychowywali go dziadkowie i ciotka. W rodzinnej miejscowości skończył szkołę podstawową jako bardzo zdolny, wyróżniający się uczeń. Ciotka wyjechała na studia do Lubliany. Na swoje utrzymanie pracowała jako służąca. Zabrała ze sobą Alojzego, by mógł kontynuować naukę w katolickim liceum klasycznym, znanym z bardzo wysokiego poziomu nauczania. Dał się poznać nie tylko jako bardzo zdolny uczeń, był też znany z uczynności, gotowości pomocy kolegom i wielkiej pobożności. Poważnie i odpowiedzialnie traktował formację w Solidacji Mariańskiej i Akcji Katolickiej. Chciał wszystkich, a szczególnie rówieśników, przyprowadzić do Pana Jezusa. W dzienniku swoim napisał: członek Akcji Katolickiej musi być zawsze gotowy do poświęceń, nawet męczeństwa i śmierci. Swoje siły do apostolstwa czerpał z Eucharystii, którą prawie codziennie przyjmował, a także z miłości do Matki Bożej. Nie podjął decyzji o swoim dalszym życiu, nie zdążył zdecydować, czy ma być kapłanem, czy świeckim. W tym czasie ujawnił się także jego talent literacki. Pisał wiersze. Wielkim przeżyciem dla niego był udział w Krajowym Kongresie Eucharystycznym w 1935 roku w Lublianie. W czasie II wojny światowej sytuacja polityczno-społeczna w jego ojczyźnie komplikowała się. Napisał, że jest gotów poświęcić się za zwycięstwo Chrystusa w ojczyźnie i modlił się nie o szybką śmierć, ale o łaskę wytrwałości do końca. Z powodu działań wojennych nie pojechał na wakacje do rodzinnego domu, ale bardzo chciał odwiedzić matkę i rodzinę w czasie świąt Bożego Narodzenia. Pozwolenie na wyjazd władze wydały mu dopiero na Nowy Rok. Najpierw dotarł do klasztoru ojców Cystersów w Stycznej. Tam w pierwszy piątek, 1 stycznia 1943 roku, rano uczestniczył we mszy świętej i przyjął komunię świętą. Z odległej niespełna o 5 km Iwanicznej Goricy pojechał pociągiem do Trebnie. Jednakże tam partyzanci wysadzili tory kolejowe, więc dalej był zmuszony iść pieszo. Napotkany gospodarz wziął go na sanie ciągnione przez konie. W ten sposób pokonał następnych 8 km. Tuż przed wsią Mirna zatrzymali go partyzanci komunistyczni. Przeszukano go i znaleziono szalik, książeczkę o naśladowaniu Chrystusa, książkę o objawieniach fatimskich i kilka obrazków Matki Bożej. W oczach komunistów było to wielkie przestępstwo przeciwko władzy państwowej i na tej podstawie oskarżono go o szpiegostwo. Natychmiastowo dokonano samosądu i wyroku. Zastrzelono go 23 lutego 1943 roku. Dzieci, które zbierały pierwsze wiosenne kwiaty, znalazły jego ciało w lesie w pobliżu zamku w Mirnie. Mimo upływu czasu ciało nie uległo rozkładowi. Pozostały na nim widoczne ślady okrutnych, nieludzkich tortur, jakim był poddany przed śmiercią. Jan Paweł II w czasie pielgrzymki do Słowenii w 1996 roku powiedział: sługa Boży Alojzy Grozdę jest jednym z wielu niewinnych ofiar komunizmu, który otrzymał palmę męczeństwa jako niezmywalny znak pamięci, a jednocześnie napomnienia. Był uczniem Chrystusa. Alojzy został beatyfikowany 13 czerwca 2010 roku. Tego dnia papież Benedykt powiedział: dziś rano kardynał Bertone przewodniczył celebracji kończącej Krajowy Kongres Eucharystyczny w Słowenii, podczas której ogłosił błogosławionym młodego męczennika Alojzego Grozdę. Odznaczył się on szczególnym kultem Eucharystii, która ożywiała jego niezachwianą wiarę, zdolność poświęcania się dla zbawienia dusz, jego apostolat w Akcji Katolickiej, przez który pragnął prowadzić innych młodych ludzi do Chrystusa. Módlmy się. Wszechmogący Wieczny Boże, z Twoją pomocą błogosławiony Alojzy aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem.
przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.